Siema, siema, jestem Brian. Dzisiaj to jest koniec z naszej serii na wschodzie, oczywiście mapy Eastern. I cóż, to jest chyba 21 odcinek, z tego co mi się kojarzy, albo 22, nie do końca pamiętam. Ale chyba 21. I zaczynamy sobie takim mini akcentem, czyli właśnie w postaci tego, że fura została jakby w naprawie, mechanika, zaraz właśnie po nią idziemy. Przejechałem sobie, przejechałem sobie autobusem, właśnie psanek. Idę po furę i dzisiaj fajna akcja, bo wam pokażę nowy kombajnik też. Więc myślę, że coś ciekawego też wpadnie. Przy okazji również siano kosy, tylko z koniecieną. Jest to pierwszy pokos, więc nawet ok. Ja tak pozwolicie, że trochę będę już szedł sobie w miarę pod sam. O, już widzę, chyba mój samochód tam stoi, czekajcie. Stoi tam już, dobra, gitara. Czyli jest git, myślałem, że nie naprawiono, ale naprawiono już, więc spoko. No, także więc idziemy sobie po samochód. Przy okazji, że wam powiem, że dzisiaj planuję sobie właśnie bardziej pójść się na kosy. W pierwszy pokos to będzie koniczyny. Tak, koniczyny, to będzie pierwszy pokos koniczyny. Więc całkiem nieźle. Miały być się nowe nabytki ogólnie, w sensie takim, że nowe kosiarki. Ale jednak pomyślałem, że no jednak nie. To można być trochę głośno, bo ostatnimi czasy tu strasznie hałasują na tym skupie. Później mi troszkę jest zapierdziel. O, proszę bardzo, sobie audyczka na LU. Ostatnio ktoś pisał w komentarzach, że ej, mam taką samą rejestrację, tylko tam się ten numerek różnił. No, taka sama chyba nie jest. W każdym razie, jeśli ktoś miał te tablice, to sorry, po prostu to jest pisane, znaczy, tak na pały to jest zrobione i tyle, nie? Okej, okay. Odpalamy sobie samochodzik. Dobra, oczywiście jedziemy A4-czką. Wyjeżdżamy sobie, jak to w ogóle z paliwem jest? A jest spoko, więc spoko. Mało nią jeżdżę, więc co by nie było. I tak jakoś tam służy tylko do jakieś podjazdy, gdzieś przechanie się na jakieś tam sklepy i w ogóle. Więc spoko. Dobra, zróbmy sobie kierunkowskaz. O kurczę, to byłby problem. W betoniarę się wrąbałbym. I tak zaraz wyprzedzimy. Czekajcie troszkę. O, dobra, już jest spoko. Już jest w miarę git. No, więc jeszcze na kosy fajne. I przy okazji właśnie przyjechał nowy kombajn. To wam pokażę, tylko oczywiście już nie będzie tam lawety czy coś. Wie co? Dobra, biorę go na zakręcie. Może czegoś się uda. O, elegancko. Audiczka, przyspieszanie, kurczę, eleganckie. Więc spoko. Też w ogóle nagram ten odcinek po 23, dokładnie 16 minut po 23. Jestem się robo pracy w sumie, więc mogę troszeczkę dzisiaj, jakby to powiedzieć, zamulać. Ale wiem, że ten film muszę dzisiaj... Co mi tak ścina? Halo? Muszę ten film na dzisiaj nagrać, ponieważ... Znaczy dzisiaj muszę nagrać, ponieważ jutro chcę odpalić streama, a jutro, czyli to jest 11 maja. Bo obiecałem wam wcześniej streama, więc będzie wcześniej streamek. I tam sobie wszystko... zobaczycie, nie? Bo miał być taki trochę dłuższy streamek, więc będzie trochę dłuższy. A ten film chciałem sobie nagrać wcześniej. O, trochę tak... Hamulce ma jednak dobre, czyli spoko. Klocki udało się dobrze wymienić, więc całkiem nieźle. Dobra, gdzie ja sobie nim stanę? Gdzieś tutaj. Jak zwykle pewnie pod altaną. Nordowo, okej. Gasimy oczywiście samochodzik. I słuchajcie, pierwsza ważna sprawa to oczywiście taka, że Isaria pojechała już do suchego. Już testy zakończone, więc została mi tylko Amazonka. Także fajnie. Ja też będę starał się najlepiej dorobić, w sensie, wiecie, dokupić naklejki, żeby one jakoś fajnie wyglądały. Jest taka bardzo pusta, jak widzicie. I też do was pytanie. Czy chcecie remoncik 3PK? Bo miałem fajny pomysł, żeby walnąć czarny korpus i kabinę walnąć czeską. Bardzo spoko to wygląda, więc jeżeli to wam się będzie podobało, dajcie znać, to troszkę jakby przemalujemy i wymienimy kabinę, nie? Bo lubsko jest fajna, ale czeska myślę była troszkę fajniejsza. Więc dajcie znać, to jest tylko lakier, właściwie nic więcej nie będziemy zmieniać. A jak wam się będzie takie coś podobało, to napiszcie w komentarzu i napiszcie hashtag remont. To wam przypnę jakieś tam serducho, co nie? No, to tak w ramach tego remontu, żebyście pamiętali. Dobra, przy okazji też tak, pójdźmy do nowego nabytku, jakim oczywiście jest nowy kombajn, który widzieliście już na miniaturce. Czyli jest to stary i od razu mówię, tylko na ten sezon. Bo chciałem wynająć kombajn, ale ten naprawdę trafił się po takie okazanie cenie, bo chyba 15 tysięcy. A to jest taki trochę gruz w średnim stanie. A mało to oczywiście o Fortricie. Proszę bardzo, tak on wygląda, to jest E514. No, zdezelowany, ale na chodzie, najważniejsze. Po prostu chciałem coś większego, 4 metry jest na pewno lepszy niż 3. Więc fajnie, a gwarantuję wam, że w nowym sezonie już jakby za rok
będziemy kupować sobie nowy kombajn, całkowicie nowy sianki, który zostanie z nami na bardzo, bardzo długo i tam będzie już header, no powyżej 4 metrów na pewno, nie? Więc mam już też upatrzony. Pisaliście też mi komentarze, żeby to może jakaś niwa była, coś takiego. No tak, ale niwa była naprawdę średnia i nie pasowała tutaj totalnie, nie? Uważam jednak, że takie kombajny powinny pasować tam na jakąś tą serię polską. No i ten kombajn to oczywiście jak najbardziej pasuje. Rzepak mi już prawie dochodzi. W sensie jeszcze muszę go opryskać tylko, żeby, wiecie, już na żniwa. Bo mamy też jakby co, 7 dzień wiosny, jeszcze 2 i będzie lato. Także super, szybko to jakoś w miarę idzie. I cóż jeszcze mogę tu powiedzieć? O, sobie troszkę jeszcze powycieramy tym. Okej, dobra, niech stoi sobie tak. Więc spoko, trzeba sprzątać u krówek, co nie? Właśnie, krówki w ogóle, jak tam krówki nasze? Krówki sobie w miarę lecą. W miarę z porządku jest. W ogóle czemu jest tylko zdrowie 42%? Czy to zależy od jedzenia, od TMR-u, że brakuje im oraz jakieś tam siana i tak dalej? Nie wiem, dajcie znać. Bo w sumie to jest ciekawe. Ale mniejsza. Jak mówię, dzisiaj będą sianokosy, więc może nie przedłużajmy, po prostu lecimy. Bo dosyć sporo tego wyjdzie. Okej. Więc też sobie pozwolicie, odpalę 3 peka. I czas zacząć. Oczywiście nasz odcinek pełnoprawnie. Tak, mam 83 tysiące, jak mówiłem, kosztowało tylko 15 tysięcy ten nasz kombajnik, więc niedużo, ogólnie no, kosztowało piątkę. Ale no jakby tej dyszkę musiałem sobie powiedzmy odjąć już, bo wiecie, no jest to stan taki, się on kosztował piątkę w grze, a ja jednak chciałem go troszkę, żeby był trochę droższy, nie? Więc na set, no po prostu taki, można powiedzieć, wypożyczony tak naprawdę za grube pieniądze, ale raczej wiecie, o co mi chodzi, nie? Dobra, odpalamy. I powoli będziemy ruszać. Tak, też ogólnie chciałem na dzisiejszy odcinek wziąć inne kosiarkę, w sensie kupić, ale myślę też nabytki co chwilę nowe i tak dalej. Wiem to, że może troszkę chyba też nudzić takie ciągłe zmianie sprzętu, a tego też nie chcę robić. Więc jakby sobie to po prostu darowałem i grałem po prostu na ostatni sezon, ostatni pokos właściwie będzie właśnie tym mesko borsukowym. A potem mam bardzo fajne kosiareczki, które mi się spodobały, tylko nie wiem właśnie, czy nie będą musiał kupić nowego ciągnika, więc prawdopodobnie niebawem zakup nowego ciągnika, co nie? Coś fajnego może wpali na głos, jakiś trzeci ciągnik, bo pytaliście, że chcecie, żeby trzypek został jako pomocniczy i żeby miał dwa główne i trzypek pomocniczy, więc spoko pomysł oczywiście, mam ciągle to w planach, ogarniemy wszystko na spokojnie, także nie ma się co martwić i zobaczymy po prostu, jak to będzie wypalać, prawda? Dobra, ja już tutaj podjeżdżamy. Tu właśnie, jak mówiłem wcześniej, już urosła nam ładnie koniczyna. Poza odcinkiem to wszystko oczywiście zrobiłem, bo nie chciałem jakoś tego tak pokazać. A poczekajcie właśnie, bo ja tak ruszam tędy. Ale tak muszę chyba tędy pojechać, nie? Tak chyba tędy muszę pojechać, tak. Muszę to pojechać jak wtedy. Raz przy razie. Dobra. Jakby dziś specjalnie nic więcej nie zaplanowałem na odcinek. Aha, jeszcze wałek trzeba podłączyć. Okej. Dobra. No, widzicie, się na odcinek planuję tylko i wyłącznie samo koszenie. Jeżeli komuś tam, powiedzmy, coś nie będzie delikatnie, może będzie siedzieć, no to trudno, ale chciałem właśnie się skupić się tylko na koszeniu tegoż tegoż właśnie czego? Rośliny? Nie. No na kończynie po prostu, nie? Więc myślę, że spoko. No i też właśnie te kosiareczki są takie, ta kosiarka trochę jest malutka. Chciałem kupić tą może właśnie ta co dania, od dania mocna, to samo od Habie. Jednakże ona też często się gdzieś tam przez te serię różnych ludzi na YouTubku przewraca. Znalazłem bardzo fajne kosiareczki, ale dlatego jest mi potrzebny nowy ciągnik, bo ten myślę nie uciągnie mi tego za bardzo. W sensie trzypek na pewno, MTZ spoko, ale MTZ ma ten minus, że no tam jest potrzebny przód, bo chcę kupić dwie kosiarki na przód i na tył. Jakie dokładnie zobaczycie niebawem. Na kolejny po prostu pokosie, nie? A teraz tak fajnie się złożyło, że jakby to powiedzieć. Okej, spoko. Fajnie się złożyło teraz to, że jak nie mam co robić, po prostu na polach wszystko mi rośnie i tak dalej. Jest wszystko po opryskach tych wstępnych. No to po prostu mogę zrobić sobie sianokosy i po prostu doładować po prostu żarcie dla naszych kochanych krówek, bo chyba nawet z tego co wiem, koniczyna będzie pasowała do drugiej kategorii, także już nie będą się po sąsiadach jeździć i brać tej marchewki, dokładnie. Też pytaliście mi, że marchewkę zasiał sobie, oczywiście zasiejemy, tylko innym razem, może nawet teraz gdzieś w tym sezonie,
W tym razie chyba nie, ale w kolejnym jakoś tak ogarniemy, bo to będzie gruba akcja, koszenie tych, czy kopanie tej marchewki, także zobaczymy co spokojnie, co nie. Propo mapy, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś jest ciekawy, kiedy ta mapa wyjdzie w ogóle, odsyłam do Working Progress 96%, gdzie pokazywałem i mówiłem wszystko o tym, że mapa na PC jest już gotowa, a konsole po prostu czekają na certyfikację Maze Plusa na PC. Tak, czyli nie ruszę jakby z konsolową wersją, dopóki nie będę miał pewności, że na PC-tach jest Maze Plus 100% legit, nie? Bo na razie tak są dodane, tak wiecie, tak for fun, a jednak chciałbym, żeby był dodany z certyfikatem, nie? Także rozumiecie chyba, o co mi chodzi. Dobra, bez kitu, jest to bardzo powolny proces koszenia tą kosiarką, bo ona jest mega, mega wąska, nie? Tak sobie zobaczycie, to strasznie wąska ta kosiarka jest. Ta, powiedzmy, polska jest troszkę, ta zwykła, ta standardowa dania moca jest troszkę większa. Mimo to przeniesiemy się niedługo właśnie na coś fajniejszego, zobaczycie co to będzie. I myślę też jakąś większą łąkę będę trzeba kupić, bo troszkę trzeba się jakby nie było rozwinąć. I też przy okazji myślę po wycieleniu już tych krówek będziemy mieli właśnie krów więcej, co by nie było. I trzeba będzie trochę zainwestować w sprzęt zielonkarski, bo jest na razie na takim bardzo samym poziomie, takim bardzo pasowym. A wiecie, teraz się z tych 5 krówek do 14 rozwinęliśmy, więc jest to dosyć sporo. 5 albo 6, kurczę, nie pamiętam, w sumie nie będę was w konia robił, więc no, z kilku sztuk na 14 krówek jakśmy weszli, zobaczymy jak teraz to pójdzie, nie? W sumie 13, bo jeden to jest byk, no ale wiadomo, gdzieś na przyszłości te krówki będę starał się powiększać w jakiś sposób, nie? Więc bardzo fajnie. No i cóż, ogólnie też chcę poznać o was, porozmawiać z wami na jeden temat. Porozmawiać w ogóle ciężko, cokolwiek mówić do was, jakby rozmawiać w momencie, kiedy ja do was po prostu mówię, wysłuchacie, nie? No ale w komentarze, powiedzmy, tam będę jakby odpowiedź do tego, nie? Także, o co mi chodzi? Chodzi mi oczywiście o Challenge Daily, który kończy się 13 maja w mojej urodzinki i z tego miejsca chciałem was też zaprosić na streamka urodzinowego, który się odbędzie właśnie 13 maja o godzinie 12 na Twitchu. Więc jeżeli oczywiście macie wolny termin, bądź macie jakąś szkołę, jeśli pewnie macie szkołę właśnie, to nie bójcie się, na całe szczęście streaming będzie trwał do 18. Zaplanuj tam sporo aktywności, oczywiście alkoholu nie zabraknie w jakimś tym sensie, w sensie takim, że nie będę jakoś tam drunk streama robić, ale tam z jakąś malutką ilość sobie na rozluźnienie, żeby mi się fajnie po prostu gadało, jak najbardziej można zrobić. No i cóż, nie tylko farming będzie grany, więc może jakieś gierki z widzami strzelimy sobie, jakąś inną giereczkę pomyślimy, będą kilka właśnie ciekawych aktywności. Na pewno nie będzie nudno. No i myślę, będziemy spoko świętować jednocześnie moje 22 urodziny, jak i nasz zaliczony Challenge Daily, do którego właśnie teraz chcę przejść. Patrzcie, jakie przejście płynne zrobiłem. Więc oczywiście Challenge Daily się kończy. Obiecałem wam, że ten challenge uda się zrealizować wszystkim osobom, które pisały, że po 2 dniach, po 3 dniach już nie dam rady. Serdeczne kij w dupę, oczywiście, bo udało mi się, frajerzy, haha. Więc udało mi się oczywiście ten challenge zrobić, bardzo fajnie. I powiem wam tyle, że podsumowując cały challenge, jak już mówię, można powiedzieć, że podsumowując, bo jest 10, ale w sumie mam filmów nagrane na naprawdę długo, a ten film właśnie się pokazuje chyba 11, ewentualnie 12, ale jeszcze pomyślę nad tym. To podsumowując wszystko, to będzie jakieś ile? 1300 subskrypcji nowych na kanale, więc bardzo dziękuję. Przez te lekko ponad miesiąc. No, Twitch tam też powolutku, to na spokojnie się on się rozwija. Jak gdzieś tam, bo teraz Twitch bardzo odstawiłem na ten drugi kanał, znaczy na ten drugi tor. No i Eastern, które też jakby nie pomagało w tym całkowicie w tym challenge'u, a to tym bardziej w robieniu tego jednego i drugiego, co nie? Bo jak chcesz robić challenge daily, to też jednocześnie zaniedbujesz mapę. Jak robisz mapę, zaniedbujesz challenge daily. I tak wszystko się zbierało, że naprawdę byłem w strasznym biegu. Ogólnie myślę, to daily jest naprawdę spoko opcją. W takim sensie, że na pewno będę chciał się do tego powrócić kiedyś, takie challenge, jakie sobie jeszcze raz powtórzymy, tylko w momencie, kiedy będą troszkę wolniej, wolniejsze terminy, jak chodzi o... A może pojedziemy tędy teraz. Będą troszkę wolniej, jak chodzi o terminy, bo teraz podczas mapy, no jest troszkę to uciążliwe,
podczas gdy wiecie, no muszę robić mapę i daily i streamy, no to bardzo, że bardzo ciężko. Na Twitchu to przestreamowałem chyba jakieś, nie wiem, 8 dni w całym miesiącu, to jest dramat dla mnie, bo zwykle streamuję 20 co najmniej, co nie? Także naprawdę to odczułem troszeczkę. Ale nic, teraz bardziej skupiamy się na streamach, więc oczywiście na streamy wbijajcie, macie link do Twitcha w opisie. Chciałbym, żebyście tam zaglądali, ponieważ dużo ciekawych akcji się dzieje, może nie jakieś dam dym od razu, ale na pewno pozwalam sobie na bardziej luźniejszy język, przez co na przykład jakieś tam wyzywanko z widzami tak dla jajek oczywiście się zdarzy, ale wszystko w atmosferze, jak mówię, żartów przyjacielskich, tak atmosferze, więc nie ma się co martwić, się nie obraża. A i też przypomnę, że na 7 tysięcy followków, czyli jak co każde 1000 followków rozdawane jest 10 VIP-ów, więc jeżeli ktoś chce być tam, powiedzmy, VIP-em u mnie na streamach, to możecie jak najbardziej sobie wbić, zafollowować mnie i czekać na streamy, bo w momencie, kiedy dobijemy 7 tysięcy followków, odpalamy maszynę losującą, że tak powiem, i wybieramy sobie po prostu 10 nowych VIP-ów, którzy mają dostęp do bota muzycznego, dzięki czemu możecie wy właśnie wybrać jaki utwór, jaka muzyka ma właśnie w tym momencie, w danym momencie grać na streamie. Jest to bardzo fajny sposób, bo się tak trochę zintegrujemy, a mi teraz zależy bardzo na budowaniu społeczności. Ostatnio właśnie streamek poniedziałkowy, który odpaliłem tak totalnie z czapy, myślałem, że po takiej długiej przerwie będzie, nie wiem, z 50 osób, przyszło 120 ogólnie, bez powiadomienia na YouTubie, z powiadomieniem później było 233, więc bardzo fajnie, super, że gdzieś tam to całe grono się trzyma i fajnie, żeby to jakby się rozwijało, no bo tam po prostu, no myślę, też każdy wie, że ten Twitch troszeczkę tam mnie jak bardziej pozwala mi się troszkę wyzwolić, co nie? Też dalej widzę komentarze pokroju właśnie tego, że jakby było na YouTubku live, to bym oglądał, a Twitcha nie lubię i koniec, kropka, i Riot Wunsup, nie? No to niestety muszę was zmartwić, ponieważ na YouTube już nie wrócę, chodzi o streamy. Nie ma to po prostu żadnego sensu. Jeżeli na przykład ktoś chce być częścią community naszego Twitchowego, to zapraszam serdecznie. No naprawdę nic się złego nie dzieje. Jedynie co, to może się tylko pośmiać, bo naprawdę tam jest troszkę inaczej. Inaczej zachowuję niż na tych odcinkach i na YouTube ogólnie całym. No ostatnie tak akurat części filmy z zawodami pokazują, powiedzmy, co nieco, jakie tam mam, powiedzmy, jak się zachowuję, tak już troszkę w innym stylu, bo zwykle znaczy jest takiego spokojnego rajocika, który sobie jeździ traktorkiem farmingu i tak dalej. A na streamach jest troszkę ciekawy, więc zapraszam serdecznie, jeszcze raz tak mówię. No i też powtórzę kolejny raz, na YouTube już nie wrócę. Jeżeli ktoś nie lubi Twitcha z jakiegoś powodu, to prosił po prostu wbić na Twitcha i przemusić się tą godzinkę, nawet może nie, nawet te pół godzinki przemusić się i pooglądać tego streama. Jeżeli komuś się spodoba, to super, zakłada sobie później konto, albo nawet od razu założ sobie konto. Daj tego właśnie followka, żebyś nie przegapił żadnych tam właśnie streamów. Ewentualnie jak nie chcesz mieć aplikacji, na przykład na telefon Twitcha, bo też tak może być, to mój Discord Lubelaki oczywiście jest w opisie. W opisie właśnie filmu, ewentualnie na Twitchu właśnie jest taki kafelek, który klikasz i cię od razu przenosi do Twitcha, do Discorda właśnie Lubelaki, gdzie na bank masz powiadomienie o filmach, o streamach, jakieś posty, gadanko z widzami na publiku, ostatnim czasem trochę częściej też się zdarza, więc jak ktoś był, to oczywiście wiadomo, no i możemy się świetnie jakoś tam bawić, nie? Więc chciałem właśnie teraz tak budować społeczność, no ale wiem, że na YouTubie tego nie zrobię po prostu, bo YouTube jest na tyle platformą, taką, powiedzmy to, która wariuje z zasięgami. W jednym momencie na przykład masz filmy po 10 tysięcy, tak jak ostatnio to było w połowie Challenge Daily, po 10 klocków tak dobijałem sobie filmy, nagle teraz nie mogę dobić 5, powiedzmy, i dostaję potem masę wiadomości, czy na czacie, na Twitchu, czy gdzieś na Facebooku, że nie dostajecie w ogóle powiadomienia o filmach, nie? Więc słabo, naprawdę, więc muszę się ratować już tym Discordem, bo Discord zawsze wysłał wam te powiadomienia, więc wbijajcie na Discorda, oczywiście link macie, tak jak mówię, w opisie, dołączajcie. Jestem na Discordzie, prawie 2000 osób, więc sporo społeczności się buduje. No i też jak mówię, Twitch, warto tam na Twitchu sobie wbić, nie? Dzisiaj taki stream, troszkę, streamek, gdzieś taki odcinek troszkę pogadankowy, ale to dlatego po prostu, że
No mało się jakby na temat Sony dziś wypowiadałem, też nie miałem za bardzo o czym, znaczy teraz nie za bardzo mam o czym mówić, bo co mogę mówić podczas koszenia kończyny, nie? No co mogę mówić, no, nie za wiele, nie? No więc oczywiście pamiętajcie, żeby na tego Twitcha, Discorda pobijać, bo to ważne. A i też dziękuję wam w ogóle za 1400 łapek na znaczy lajków właściwie na fanpage'u. Totalnie o ten fanpage nie dbam. Wrzucę posta raz na tydzień bądź raz na dwa tygodnie, a jakby to się samo rozwija, więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli tam powiedzmy będę troszkę bardziej wolniejszą chwilę, to postaram się tego Facebooka zadbać, ale no jak wiecie, no z obecnym trybem życia jest mi po prostu ciężko prowadzić wszystko naraz, wiecie, YouTube, Discord, gdzieś tam ten Twitch, no i jeszcze Facebook dochodzi, nie? To strasznie. A też piszecie mi ciągle, znaczy może nie ciągle, ale pojawiają się gdzieś tam komentarze o tym, żebym sobie zrobił Instagrama. Jak mówiłem, Instagram raczej nie jest moją mocną domeną i co mam wam wstawiać, że siedzę przed kompem, że robię stream, coś takiego, no to raczej powiedzmy tak, jeżeli miałbym content taki bardziej lifestyle'owy, jak najbardziej spoko, ale no content gamingowy i siedzisz przy kompie i robisz coś, raczej niewielu interesuje za bardzo, chyba że was interesuje, dajcie znać, ale no jakby mam, zawsze uważam, że mam zbyt nudne życie poza YouTube'em, żeby móc je gdzieś tam pokazywać na jakimś Instagramie czy coś, nie? Szczególnie bardzo mało korzystam z tych social mediów typu Instagram i Facebook, więc ciężko mi się gdzieś na ten temat tak głębiej wypowiedzieć. Ale właśnie komentarze należą do was, więc piszcie za tym, co sądzicie, nie? Myślę, że to też jest ważne. No i cóż jeszcze? O tym już trochę powiedziałem. Ale mogę się powtórzyć, że spróbujcie sobie tego Twitcha naprawdę. Jeżeli ktoś ma jakiś uraz, albo pisze mi, że nie lubi Twitcha, no to dla mnie to jest żaden argument. Jak ktoś pisze, że nie rób streama na Twitch, tylko na YouTubie, bo nie lubi Twitcha, no to nie pisze tak, bo to jest dla mnie argument równający się do zeru. To nic nie znaczy, nie? Jak nie lubisz, no to nie lubisz. No to co z tego, że nie lubisz, nie? To jest taka sama platforma jak YouTube, a nawet lepsza. Nawet bardziej intuicyjna, można powiedzieć. Wiem też, że większy zasięg to może się dostać na YouTubie, ale no na pewno taki czat ogarnięty raczej się na YouTubie nie zdarza, nie? Już tyle lat streamowałem na YouTubie, że mogę śmiało stwierdzić, że Twitch jest troszkę bardziej wygodniejszy pod tym względem i też macie te raid pointsy, które dostajecie jakieś tam ciekawe nagrody przy okazji, bo niedługo będę wprowadzał podpisywanie profilów Steam za ileś tam tysięcy raid pointsów, nie? A raid pointsy zdobywacie nie za jakieś kupowanie, nie za jakieś wysłanie donate'ów czy cokolwiek, tylko po prostu zdobywacie za oglądanie streama. Za każdą minutkę streama tam macie ileś tam tych raid pointsów. No jak jesteście długo, to macie ich więcej, aż dobijacie do tego progu, w którym, nie wiem, 50 tysięcy czy 100 tysięcy tych punktów, gdzie możecie do mnie zgłosić, ja wam podpisuję profilek, takie coś fajnego będę chciał wprowadzić niebawem, ale jak mówię, to po challenge'u daily. Propos samego właśnie daily, coś się kończy, się zaczyna, challenge daily kończy się 13 maja, co nie oznacza, że filmy też się kończą, bo tak nie będzie, dalej będę tego YouTube'a dbał, bo widzę, że jest, no, warto o niego dbać. Dlatego też film po prostu będę się pokazywał co drugi dzień. Tak będę starał się zrobić to, żeby się trochę nie tak, nie że zmuszać, bo co by nie było, na daily się zmuszałem bardzo, żeby to nagrywać. I o ile robię powiedzmy takie masówki, gdzie tam siadałem, powiedzmy tego dnia nagrałem 4 filmy, to miałem potem trochę spokoju. Na jakiś czas, na przykład jak teraz nagram 4 filmy, to mam 1,5 tygodnia spokoju, co nie? Więc to jest sporo różnica. Ale raczej będę starał się tak nagrywać filmy na bieżąco, co drugi dzionek sobie wam wrzucać je, żebyście mieli po prostu świeże info, nie? Po prostu, bo nagrywanie longiem jest słabe, bo ja coś powiem na przykład w pierwszym odcinku, w czwartym wy już mi to powtarzacie któryś raz, a ja dalej nie wiem, co wy odpowiedzieliście, co odpowiedzieliście na ten pierwszy, więc w tym piątym odcinku odpowiadam na wszystkie komentarze z tych czterech tak naprawdę, więc to jest trochę słabe. No ale wiadomo jak to jest z tym daily, nie? Także różnie to oczywiście wychodzi. Dobra, miałem dzisiaj ogólnie jakiegoś speedigam nagrywać, ale patrzę, że mi to bardzo fajnie idzie. Powoli kończymy. Sobie to kościem jest spoko.
Dajcie w ogóle znać, czy chcecie odcinek z przetrząsania, bo mogę w sumie jeden zrobić, ale tak bardziej, że no tak wcześniej, przetrząsam i zgrabię sobie od razu na, jakby w jednym jakby longiem, co nie, że na jednym odcinku i kolejny tam sprasowanie i zbieranie, myślę, byłby spoko, nie? Taki odcineczek, trzy odcinki z tych Janokosów, gdzie powiedzmy troszkę by ten też czas tam poleciał, nie? Bo mamy się późno wiosnę, więc jakbyśmy na lato skończyli i nie był wcale by tak, nie, wcale by tak głupio to nie wyglądało, co nie? Myślę, że spoko. A też patrzę, że plon troszeczkę to jest trochę lepszy z tego co widzę, bo wcześniej była tragedia, teraz troszkę ten plon jest lepiej to wygląda niż wcześniej. No, ale to wiadomo. Jakoś tam, jak paliwo? Kurczę, paliwo mi się powoli kończy. Nie wiem, czy w ogóle uda mi się zrobić całość tej łąki, bo miałem i tak fulla, ale widzę, że on podczas pracy troszkę to paliwo idzie. A mam też niby co dopiero 7 motogodzin niecałych zrobione na tym 3P-ku. Ale nic. Dawajcie znać, czy chcecie remoncik. Piszcie hashtag remont, ja mam serducho przypnę, nie? Ohoho. A, i ty pytaliście mi są kukurydzowe, że mi wykrykuje, spokojnie, ma noszą 8 stopni i dopiero tam po iluś tam dniach ten ma wskoczyć na 8, już też 9, więc dziękuję za podpowiedź, oczywiście już to wskoczyło mi fajnie, więc po prostu czekamy na kukurydzę, aż to zacznie się rozwijać, troszkę jeszcze popryskamy i my się niebawem ruszamy z pierwszymi żniwami, bo po tysiąc kosach chciałem już jakieś tam żniwa pierwsze gdzieś tam odpalać, co nie? Także spoko, spoko. Dobra, i co? Myślę, to będzie jeden z chyba, może nie ostatni przejazd, ale jeden z ostatnich. Tak w miarę to szybko idzie. No, więc spoko. Tak nieźle. Dobra, czy jest jakiś temat, który miałem poruszyć z wami? Chyba nie, bo ja wszystko powiedziałem na ten temat, co miałem powiedzieć, w sensie na temat Twitcha, na temat Daily. Przede wszystkim dziękuję wam za to, że byliście. Dziękuję też nowym osobom, które tutaj dotarły na kanał w jakiś sposób, gdzieś tam nie wiem, czy przez promocję YouTube'a, czy ogólnie przez kolegów, czy coś takiego. No fajnie, że jesteście, dobrze obserwujecie mnie, mam nadzieję, że też jak mapka już wyjdzie, to raczej nie pójdzie sobie gdzieś na inne, powiedzmy to, może nie kanały, bo oczywiście oglądać możecie kogo chcecie, ale mam nadzieję, że nie zostawicie jakby tego kanału, więc sobie dalej go śledzić, bo staram się tam robić jakieś w miarę ciekawe te filmy, żeby nie było nudne. Na przykład teraz zamiast właśnie lucerny kosimy sobie koniczynę, bo to zawsze jest coś innego, coś, wiecie, coś co na większości mapach raczej się nie zdarza, bo raczej każdy gdzieś tam to siano idzie i tak dalej, a też czy tutaj jest ten majs plus, to ten, te półsuche trawy i półsuche ogólnie wszystkie produkty, trzeba dbać o nie. Także spoko, już też sobie dzisiaj dodałem właśnie jakieś pół godziny temu do prasy kolejne kostki, czy właśnie są to kostki z koniczyny, więc zobaczcie, jak się naprasuje w kosteczkę niebawem już. Także myślę, będzie spoko. Kolejne odcinki myślę wyjdą fajnie. Być może nawet sobie jakieś krówki jeszcze tu kupię, bo tej pary jest. Chociaż nie, właśnie, dawajcie znać, czy lepiej czekać, aż mi się krówki ocielą, czy raczej poczekać, aż się krówki ocielą i kiedyś ocielą, dać też znać. Bo to chyba powinno być po około roku. No i też powiedzcie mi, czy jak już się nie ocielą, czy nie kupować, czy kupować, nie? Bo raczej bym właśnie poszedł w tą stronę, żeby trochę dokupić tych krówek. Bo jak mamy już tą okazję, jak mamy już tą oborę, to jednak wolałbym tą oborę zapełnić na maksa, żebym miał po prostu maksymalne wydanie z tych krówek, co nie? Bo też niedługo pojawi się mleko, które nam troszeczkę zrewolucjonizuje całe gospodarstwo. Będziemy mieli stały przychód z gospodarstwa, nie tylko podczas sprzedaży plonów. I tak teraz dużo sprzedawałem plonów tak gdzieś poza odcinkiem albo coś, żeby sobie tam kasy dorobić, ewentualnie coś tam ogarnąć, także jak coś, to dawajcie znać, te krówki dokupować sobie, czy też nie. Dobra, to jeszcze chyba dokończyliśmy to fajnie. Ale piątek ziewa, kurde. Chyba już powinienem być spać, naprawdę. Nawet tego filmu chyba nie będę renderować, po prostu jutro sobie gdzieś to ogarnę. Okej, składamy sobie całość, oczywiście, i powoli ruszamy na gospodarkę. 29 minut odcinka wyszło w miarę spoko, w sumie pół godzinki na takie pole. No jak widzicie, troszkę sumie się schodzi, co nie? Ja wyobraźcie sobie, że jak tam robiłem gdzieś tam timelapsy, albo na przykład orki robiłem na wszystkich polach, no to jednak się schodziło z tym. Jednak ta orka, która tam widzieliście, no to była albo na tak na
dwa, trzy odcinki gdzieś tam poza odcinkami. To się w takim czasie było rozkładane gdzieś to, nie? Także naprawdę, naprawdę ta orka spokojnie mi 4 godzinki zjadła, nie? No ale cóż, tak sobie wybrałem, więc tak mam, jakby nie było. No, idź pan. Dobra, zajeżdżamy sobie na gospo. I cóż, szanujemy sobie troszkę ten sprzęcik, bo nie chcę, żeby mi się od razu gdzieś tam to zalepiło, bo jak się zalepi to wszystko to trawą, tą kończyną, to potem będzie dramat, nie? Także szybko sobie przemijemy. A, jeszcze nie wiem, czy widzieliście, ale poprawiłem ogólnie błąd z tymi dźwiękami, bo często było tak, że po prostu sami nagrać dźwięki mi się po prostu z mapy wyłączały, nie wiadomo dlaczego. Poprawiłem to, już jest okej, więc fajnie. Mapka gdzieś tam ciągle jakieś tam błędy zyskuje. Też te krety, które tu widzieliście ostatnio, również są poprawione, już kretów nie ma. Także cały czas gdzieś tam to poprosuję, żeby była ona jak najlepsza i żebyście po prostu nie musieli oglądać tego, co ja muszę oglądać, nie? Także fajnie, fajnie, okej. Dobra, odłóżmy sobie, albo może tak, odłóżmy, czekajcie. O, elegancko. Dobra, w sumie nawet tak, opuśćmy sobie tylko jeszcze to, żeby tam gdzieś nie ciążyło to. I cóż, ludziska, dzięki za uwagę, super, że byliście ze mną w tym odcinku, mam nadzieję, że on się spodobał. Jeśli tak, łupeczko oczywiście, zostawcie i dzwoneczek, bo no bez dzwonków to daleko nie zajdziemy, nie? Jeśli YouTube tak będzie dalej ciągnąć zasięgi, to po prostu, no nie widzę się do przyszłości, jeżeli wiecie, suby idą w górę, a wyświetlenia w dół. No, ale cóż, może coś źle, może ja coś źle robię? Nie wiem, zastanów się na to. Dzięki za uwagę, w każdym razie trzymajcie się, do kolejnych, no cześć, pozdro.